Cieszę się, że wystawa Droga ku Wolności trafiła do sali BHP na terenie Stoczni Gdańskiej. To w końcu miejsce narodzin Solidarności. Nasza wystawa została przygotowana na 40. rocznicę strajków sierpniowych oraz porozumień sierpniowych, które właśnie zrodziły Solidarność. Wcześniej wystawa była prezentowana na 4 dworcach kolejowych na terenie Polski. W Krakowie, w Lublinie, Wrocławiu oraz Dworcu Centralnym w Warszawie. Jest to wystawa przygotowana w specyficznej, oryginalnej, popkulturowej formie, komiksowej. Przedstawia na 14 planszach historię Polski po 1945 roku, aż do momentu upadku komunizmu. Stąd Droga ku Wolności, bo Polska w wieku XX była zniewolona. Gdy uzyskaliśmy na krótki czas niepodległość, straciliśmy ją w wyniku II wojny światowej i przez kolejne dekady podejmowaliśmy działania, aby tę wolność odzyskać. Wystawa jest przygotowana w nietypowej właśnie popkulturowej formie, po to, by zaciekawić tych, którzy do tej pory z historią się nie interesowali, ale również dzięki anglojęzycznym napisom skierowana jest do przyjezdnych z zagranicy. Jest to świetny pierwszy krok ku temu, by poznać naszą historię, a następnie zagłębić się w bardziej naukowe pozycje. Mam nadzieję, że wystawa przypadnie Państwu do gustu. Zapraszam do obejrzenia jej w tym momencie w wirtualnej formie, a wraz ze zniesieniem obostrzeń zapraszamy do sali BHP, gdzie będzie można fizycznie ją obejrzeć. Dziękuję w imieniu całej redakcji Tygodnika Solidarność. Z okazji 40. rocznicy powstania NSZZ Solidarność Tygodnik Solidarność przygotował popkulturową, komiksową wystawę przedstawiającą polską drogę ku wolności. A o wolność w XX wieku musieliśmy walczyć wyjątkowo długo. Rok 1945 przyniósł upragniony koniec wojny. Jednak Europa Środkowo-Wschodnia, w tym Polska, nie mogła świętować. Okupację niemiecką zastąpiła bowiem sowiecka. Nie poddaliśmy się. Przecież walka o wolność to nasza tradycja, nawet jeśli to walka straceńcza. Powojenne, krwawo zdławione podziemie antykomunistyczne liczyło ponad 100 tysięcy osób. Jednak nigdy nie zapomnieliśmy o tym, że chcemy być wolni. W Poznaniu w 1956 roku i na Wybrzeżu w 1970 roku komunistyczna władza strzelała do protestujących robotników. Antyrządowe protesty odbywały się też w całym kraju w 1968 roku oraz w Radomiu i Ursusie w 1976 roku. Wybór Karola Wojtyły na papieża przywrócił nam nadzieję, a pierwsza pielgrzymka pokazała potęgę zwalczanego przez komunistów kościoła. Tej ziemi. Zyskaliśmy siłę, która pomogła nam ponownie przeciwstawić się władzy. Polityczne zwolnienie Anny Walentynowicz, prostej suwnicowej ze Stoczni Gdańskiej, spowodowało masowe protesty w całym kraju. Byliśmy razem i byliśmy zdeterminowani, by wygrać. Nasi liderzy byli silni siłą milionów Polaków, a Solidarność Międzyludzka zrodziła niezależny, samorządny związek zawodowy Solidarność. Dzięki wywalczonej wolności znów mogliśmy choćby przez chwilę poczuć się jak we własnym domu. Odzyskaliśmy m.in. wolność słowa. Jednak po kilkunastu miesiącach narzucona władza ponownie rozpętała wojnę z narodem. Internowano blisko 10 tysięcy osób, a kilkadziesiąt straciło życie, w tym 9 górników z kopalni Wujek na Śląsku. Mordowano również naszych duchowych liderów, nawet jeśli głosili pokojowe hasła, jak błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, kapelan robotników z warszawskiej huty. Mijały lata, a nasz zapał do podziemnej działalności nie stygł. W końcu nasza niezłomność zmusiła komunistów do zorganizowania częściowo wolnych wyborów. Znów byliśmy solidarni, znów zwyciężyliśmy. Fala wolności zainicjowana przez Solidarność rozlała się po całej Europie Środkowo-Wschodniej. Dziś wspólnie z nami możecie świętować 40. urodziny najważniejszego związku zawodowego w historii świata.